Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie słuchawek firmy SteelSeries. Jest to model 9H i są to najbardziej zaawansowane w tej chwili dostępne słuchawki z serii H. Są też tańsze modele 3H V2 oraz 5H V3. 5H V3 były u nas testowane, kosztują jakieś 250 zł i są to naprawdę bardzo dobre słuchawki. Natomiast mamy taki topowy model z całej serii, najdroższy, kosztujący około 650 zł. Słuchawki bardzo wysokiej jakości, o bardzo także przyzwoitych parametrach. Za chwilkę sobie o tym poczytamy, a tymczasem rzućmy jeszcze okiem na kartonik, czego się ciekawego dowiemy. Zobaczcie, pracują te słuchawki pod systemami Mac, Windows, iOS i Android. Wspierają także technologię Dolby. Na dole napis informujący, iż są to najwyższej jakości słuchawki, takie turniejowe dla graczy. Po bokach mamy ilustrację słuchawek. Też pokazany jest chowany mikrofon, którego praktycznie nie widać, jeśli ten mikrofon jest złożony. No i zobaczcie, z tyłu mamy trochę danych. Mamy co jest w zestawie, jakie przejściówki, karta USB, potrafiąca też emitować dźwięk środowiskowy, wirtualne 7.1. Oprogramowanie to już SteelSeries Engine 3, czyli nowy program, nowe możliwości. No i mamy też troszkę informacji zachwalających generalnie te słuchawki, ale nie będziemy sobie tego przytaczać, ponieważ testy pokażą, ile tak naprawdę są warte. No cóż, ja myślę, że są warte naprawdę wiele, sądząc po innych słuchawkach z tej serii. Zobaczcie, mamy parametry, pasmo przenoszenia od 10 Hz do 28 tysięcy Hz. Impedancja 29 Ohm i dynamika 115 dB. Jeśli chodzi o kabelki, 1,2 m podstawowego kabla wychodzącego ze słuchawek plus 2 m przedłużenia. Także mamy jakie wtyczki i kabelki mamy w zestawie oraz dane mikrofonu. Ok, pora wyjąć je z kartonika i zobaczyć je w końcu na własne oczy. Już patrzymy, zobaczcie, tu już coś mamy, tu mam jeszcze kabelki i same słuchawki. Pod spodem już nic więcej nie ma. Cóż tutaj jest? Czy to będą jakieś sterowniki? Oczywiście standardowo naklejka SteelSeries oraz instrukcja, moi drodzy. Tak, kabelki, wysuwanie mikrofonu, regulacja głośności na kablu, prawidłowe połączenia i sygnalizacje. Tutaj jeszcze SteelSeries Engine 3 i możliwości podłączenia, do czego karta USB, do czego końcówka do smartfona, także końcówka typu mikrofon oraz słuchawki, dwa jacki. I to było na tyle. Takie bardzo podstawowe informacje, ale oczywiście jak najbardziej przydatne. Rzućmy jeszcze okiem na okablowanie, zanim wymieniłem sobie słuchawki. To będzie prawdopodobnie ten przedłużacz i końcóweczki. No tak, jest końcówka taka pecetowa, dwa jacki. Tutaj mamy końcówkę na smartfona, na tablet. Tu, moi drodzy, jest to przedłużenie dwumetrowe. Aha, i podstawowa część kabla też jest odłączana. Mamy tutaj też taki mały pilocik, pokrętełko, ale pokrętełko, zobaczcie, jest duże, jest w takim zagłębieniu, dość fajnie się kręci, zobaczymy jak to będzie regulować. I włącznik, wyłącznik mikrofonu w postaci suwaczka, zobaczcie, pojawia się kolor informując nas, że mikrofon jest wyłączony. Kabel fajny, w takim oplocie, ładnie wygląda. I tu jeszcze mamy coś naprawdę, naprawdę cennego, że jest to karta USB, właśnie środowiskowa, wysokiej jakości. Jest to karta USB wersja V2 SteelSeries, czyli jest to nowa generacja tych kart na USB, jeszcze lepszych niż dotychczas. Jak widzicie, mamy tutaj opcję połączenia albo na to micro USB, czyli te takie wtyki, albo na jacki. Tak to wygląda. Oczywiście karta jest opcją, możemy jej używać, a możemy skorzystać z karty w naszym komputerze. No i moi drodzy, same słuchawki 9H. Naprawdę powiem Wam, że jakość wykonania robi na mnie już w tym momencie ogromne wrażenie. Odsuniemy sobie troszeczkę jeszcze
te kartoniki. No i zobaczcie, słuchawki mają bardzo fajnie wykonany pałąk z logo CCS-a. No, plastik robi wrażenie naprawdę najwyższej jakości. Zobaczcie, troszeczkę je możemy sobie wygiąć, tak więc nawet jeśli przypadkowo je szarpniemy, wygniemy, to nic się nie stanie. Mam tutaj taką bardzo fajną poduszkę, akurat tu nie jest skóra, tylko materiał. Natomiast skórę mamy na nausznikach, które są bardzo grube, ale zobaczcie, jakie mięciutkie. Na pewno super będą dopasowywać się do uszu. Poza tym musze są bardzo, bardzo duże, bez problemu zakryją całe uszy. Zobaczcie, jaka jest duża przestrzeń. Dzięki temu będzie prawdopodobnie dobra izolacja otoczenia i będą naprawdę dobrze leżeć. Zobaczcie, tu mamy jeszcze elementy ze stali z logo SteelSeriesa z napisem. Regulacje również na stalowym pałąku. Wydaje się być także bardzo solidna. Co jest fajne, nie mamy błyszczących elementów, tylko takie małe obwódki po bokach. Tutaj wszystko mamy w macie. Tu jest oczywiście wejście na kabelek i tutaj już zobaczymy, jak to działa. OK i wysuwa się mikrofonik. Bardzo elastyczny, można go bez problemu dogiąć. Zobaczcie, jeśli on się nam schowa, to jeśli ktoś nie wie, że te słuchawki mają mikrofon, to go praktycznie nie zauważy. Bardzo fajny manewr naprawdę. A jeśli chodzi o ich ruchomość, tych nauszników, to zobaczcie. Ruszają się tak i troszeczkę w ten sposób. No ale jest to, myślę, w zupełności wystarczające. No cóż, moi drodzy, słuchawki wyglądają genialnie. Wyglądają na bardzo wygodne. Jak będą grały, okaże się za jakiś czas w testach. Już w tej chwili serdecznie Was na nie zapraszam. No i na inne filmy na naszym portalu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!